Coś sami osiągnęliśmy, czytając te listy, coś mogliśmy teraz usłyszeć, ku zastanowieniu, jakąś analizę przeżyć swojego doświadczenia, wędrówki do wieczności z Bogiem. Rozpoznać głowę Kościoła, Chrystusa, który ma troskę o całe swoje ciało, o wszystkie członki Kościoła. To wszystko, to wszystko musi mieć olbrzymi, olbrzymi sens dla nas, jeśli on za każdym razem powtarza, kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. On nie mówi tego w liczbie pojedynczej, on mówi to w liczbie mnogiej, a więc to wszystko skierowane jest do całego kościoła. Każdy zbór słyszy coś, ale. On ogólnie to łączy, tak jak Paweł mówił, niech ten list, który do Was napisałem, też będzie przeczytany w Odysei, ten z Laodycei, u Was, abyście mogli z tego lekcję wyciągnąć i do tego się zastosować. To jest ważne, powiem Wam, że kiedy się czyta te listy, a, a doświadcza w swoim życiu, że Bóg stawia Cię gdzieś w pewnym miejscu, to, to doznajesz po prostu. Bojaś z odpowiedzialności miejsca, w którym stawia Cię Pan. Wielu pragnie być z przodu zborów. Wielu pcha się do tego i chciałby to osiągnąć jak najszybciej, żeby móc osiągnąć swoje cele. Ale wystarczy popatrzeć tylko na ludzi, którzy byli postawieni z przodu, co oni przeżyli na tej pozycji. I ten Mojżesz, który gdyby nie był z przodu, byłby najspanialszym, najwspanialszym żołnierzem, ale z powodu tego, że stał z przodu, nie wytrzymał naprężenia i przegrał w tym momencie, nie wszedł do ziemi obiecanej. Został doprowadzony do takiego doświadczenia we wnętrzu swoim, że nie wytrzymał tej presji. Podziwiam Jezusa, który wytrzymał wszelką presję. Podziwiam Go, kiedy chodził z tymi uczniami, którzy Mu tyle sił odbierali swoją postawą, Swoimi pomysłami, swoim rzuceniem ognia na, na wioskę, no, różnymi pomysłami, że oni mu nie odebrali tych sił, to jest normalnie niepojęte, że, że wytrzymał do końca i wytrwał i osiągnął zamysł Boży, aby uratować nas, zbawić nas. Ilu rodziców dochodziło do punktu krytycznego, gdzie już mieli dość swoich dzieci? Ile dzieci dochodziło do punktu krytycznego, że mieli dość swoich rodziców? Czasami słusznie, czasami, a częściej niesłusznie. Gdzieś człowiek dochodzi w jakimś punkcie, do jakiegoś kryzysu, kiedy coś mu się powierza. Dostaje zadanie do wykonania, a mnóstwo przeciwności na drodze i chodzisz w pewnym momencie w kryzys tego doświadczenia, czy jeszcze będziesz gotów, aby czynić to, do czego cię wyznaczono. Do czego Ciebie wyznaczono w Kościele? Czy zdajesz sobie sprawę, że ponosisz odpowiedzialność przed tym, który Cię do tego wyznaczył, że kiedy On wróci, to zda sprawę przed Nim, co zrobiłeś, czy zrobiłaś w tym miejscu, do którego Bóg Cię przeznaczył? Tutaj są ludzie postawieni na czele tych zborów i do nich kieruje w bezpośredni sposób Jezus te słowa. Ludzie w tych zborach pojawiają się w tym, w tym miejscu, ale szczególnie te listy są skierowane do ludzi odpowiedzialnych za te miejsca. To oni trwają lub nie trwają. To oni wygrywają lub przegrywają. To oni są tymi, którzy pociągają całe zbory do Pana, albo też oni odpychają te zbory, pozwalając na pewne rzeczy w tych miejscach. Dlatego też na starszego wybierano mężczyznę, który najpierw sprawdził się w swoim domu, że cały ten dom był prowadzony do Boga. I ten człowiek był sprawdzony we własnym domu, a więc powierzano mu też tą odpowiedzialność, aby wypełniał to zadanie w zborze, żeby pociągał cały zbór do Boga. Wiecie, Wydaje się, że to takie proste, ciągnąć ludzi do Boga, kiedy ludzie walczą z Tobą, przeciwko Tobie, starając się odebrać Ci siły, żebyś odpuścił i żebyś przestał cisnąć. Żebyś po prostu dał sobie spokój. Weźmy apostoła Pawła. To był starszy zboru. Co przeżył? Kiedy woła tych Zefezu mówi do nich przez trzy lata napominałem was nieustannie, ze łzami, abyście nie czynili zła. Mówi teraz już ostatni raz się spotykam z wami, ale chcę wam powiedzieć jeszcze na to ostatnie spotkanie, że kiedy odejdę między was wejdą wilki, ale spośród was też oni powstaną, myśląc o sobie, a nie o was. Paweł mówi: Ja myślałem nieustannie o Was, abyście doszli do wieczności. Zrobiłem wszystko, co tylko było możliwe, abyście mogli ten cel osiągnąć. Dałem swoje życie, swój czas, swoje umiejętności. Nie wykorzystywałem Was, dawałem Wam wszelkie możliwości, abyście mieli czas się rozwijać i wzrastać, abyście królowali, abyście zajmowali pozycję i dali odpór złemu, kiedy przyjdzie Wasza osobista bitwa. Kiedy już nie będzie Pawła, kiedy będzie szty i już nie będzie na kogo rzucić winę, tylko już będziesz ty i Ty będziesz bezpośrednio odpowiadać przed Bogiem. Czy będziesz wtedy gotowy, aby znieść przeciwności i stać na straży Bożego Słowa, czy nie odpuścisz ze względu na ludzi, żeby było fajnie w zbożu? Żeby nikt nie czuł się osądzony. Co zrobisz wtedy? Małe dzieci walczą ze swoimi rodzicami, ale rodzic musi być zdeterminowany, żeby nie pozwolić się zwyciężyć swojemu dziecku, ponieważ wie, że gdyby dziecko zwyciężyło, wtedy będzie źle. Paweł mówił, ile przeżył doświadczeń, ile razy. Ucisk przeżywał w środku, w sobie, kiedy słyszał te wieści o tych miejscach. Piękny obraz człowieka, który doświadczył na sobie samym wiele kombinacji, żeby go zniechęcić do tej służby. Jezus mówi bardzo wyraźnie: Od początku jestem zainteresowany swoim ciałem, to znaczy kościołem. Objawienie to jest najpierw kościół. Najpierw stan kościoła i gotowość kościoła do tego, żeby być z nim na zawsze. Dopiero później objawienie idzie w tym, co się jeszcze wydarzy na tej ziemi. Najpierw kościół, bo on musi to przez to przejść przez te ucisk, przez to doświadczenie, przez tą przeciwność, przez te lata, które będą na ziemi, w których diabeł będzie wyglądał na wszechmogącego, będzie zwalczał świętych. Będzie ich zabijał. Czy jest determinacja w tych z przodu, żeby czynić wszystko, co Chrystus mówi? Czy czynią to z powodu miłości do Chrystusa? I Chrystus mówi: zobaczcie, on mam te siedem gwiazd w swojej dłoni, i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Ja, jak będę karcił i będę ich nagradzał. Nikt nie może wejść mu w to doświadczenie. On trzyma, ja i ojciec jedny jesteśmy. To nie są ludzie przypadku, to są ludzie, którzy są tam z jego powołania i on ich trzyma i on będzie karcił ich, ale też i nagradzał. Napominał, ale też i pocieszał. To jest ważne. Aby można było to zobaczyć. W liście od Tytusa Paweł pisze w pierwszym rozdziale bis, od siódmego wiersza Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w, sto w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czy łatwe to jest zadanie, kiedy przeanalizujemy każdy element tego, tej osoby, tego charakteru tego człowieka? Czy widzimy tu kogoś, kto musi narazić się nawet na wrogość? Tak jak Jezus narażał się na wrogość wśród swoich uczniów. Panie, nie widziałeś, że się zgorszyli? Faryzeusze, tym co powiedziałeś? Już nie możemy cię słuchać, musimy odejść. Zbyt twarda to mowa. Czy gotowy jesteś się narazić? Nawet wszystkim, ale nie Jezusowi. Czy gotowy jesteś, bo miłość to jest pełne posłuszeństwo. Jeśli człowiek nie ma miłości, to może w, w, no, w wielu procentach być wierny, ale, ale gdzieś ten moment puszczenia następuje. Dlatego do Piotra były te słowa: Miłujesz mnie, Piotrze, paś owce moje. Miłość ogarnia cały temat. Wierność może pewien. Posłuszeństwo jakiś temat, ale gdzieś człowiek w pewnym momencie może z litości puścić. Miłość zaś do Jezusa bierze wszystko: Jego cierpienia, Jego radości, Jego smutek, Jego rozradowanie. Dobrą rzeczą jest, gdy człowiek pragnie tego. Ale jest to miejsce olbrzymiego też boju, gdyż od nauczycieli wymaga się więcej i większą też odpowiedzialność poniosą za to, co mówią. A więc widzimy tu ludzi, którzy są trzymani w ręku Chrystusa i o nich karci i smaga i ćwiczy ich, gdyż tak ważne jest, aby oni byli Mu całkowicie oddani. Zobaczcie, że w tym liście do Efezu. Jezus mówi: Jeżeli nie zrobisz tego, co mówię do Ciebie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca. Tak jak do, do Mojżesza Bóg mówił: Lud Twój zbuntował się przeciwko mnie. A tutaj Jezus mówi: Ruszę świecznik Twój, ruszę Twój zbór. Ktoś mógł powiedzieć, no przecież to nie jest spór tego człowieka. Tak samo przecież lud Boży nie był ludem Mojżesza. Ale Bóg w pewnym momencie mówi tak. Oto ruszę to miejsce, nad którym postawiłem Cię w odpowiedzialności przed sobą, żebyś czynił to, co ja chcę i tylko to, co ja chcę. Co znaczy ruszę? To znaczy, że rozproszę ich. Tak jak rozpraszał Izraela, a potem zgromadzał ich z powrotem, ale przeszli przez różne doświadczenia, żeby wróciwszy byli wierni i posłuszni, żeby się czegoś nauczyli. Czasami człowiek nie doświadcza, że będąc w pewnym miejscu, doznaje wiele błogosławieństwa od Pana, aż nie pójdzie gdzie indziej, nie zobaczy na obczyźnie, jak jest, i wtedy wróci, już wtedy inaczej będzie patrzeć na pewne rzeczy. Dlatego zobaczmy, jak to jest bardzo ważne, też, żeby mieć tego świadomość, że Pan jest bardzo konkretny. Bardzo konkretny. I tutaj również Pan mówi, na swoją obronę masz, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Co to jest nienawiść? To jest silne uczucie przeciwko nastawione czemuś. Nienawiść jest podobna do miłości, tylko inne nastawienie jest wobec tego czegoś. Nienawiść chciałaby, żeby to było zniszczone, miłość zaś chce, żeby to było zbawione. Pan chce, żeby to było zniszczone, Pan tego nienawidzi. I ja sam raz ten, który jest tam, w tym zboże. on też tego nienawidzi. Pan mówi, masz, na, masz to na swoją obronę. Cóż to takiego jest? Oto spotyka się to bardzo, bardzo często, dzisiaj już coraz częściej. Jest to kapłaństwo i laikat. Jest, pewni ludzie są kapłanami, a pewni ludzie są laikatem. To znaczy, że, że posługa u Boga różni się w tym momencie u tych ludzi. Jedni są duchownymi, drudzy zaś są laicy. Laik to jest ktoś, jak mówisz, no, laikiem jesteś. To znaczy, że nie jesteś do końca zrozumiały co do danej sprawy i nie można ci tej sprawy powierzyć. Duchowy zaś, duchowny jest zaś, który rozumie tę sprawę i może tę sprawę realizować. I podzielono. Jan napisał: Wy wszystko wiecie. I że wszyscy jesteśmy rodem kapłańskim, ludem nabytym, świętym, aby co składać Bogu ofiary, owoc warg wyznających im Jezusa Chrystusa. I tu nie może być podziału, nie ma prawa być podziału, ale ten podział wprowadzono. Masz to w Polsce, w największej religii wprowadzono jest, są kapłani i laikat i bardzo wyraźnie mówią o laikacie i o kapłaństwie. Wprowadzono coraz częściej, wprowadza się to również w protestantyzmie. Dzieli się ludzi na duchowych i też laikat. Tych, którzy mogą spełniać pewne posługi i tych, którzy nie mają prawa ich czynić z powodów jakichś tam ustalonych. To samo masz również w, w, w znaniu świadków. Masz sferę duchowych, którzy idą do nieba i sferę laikatu, którzy zostaną na ziemi. Jest podzielone na dwie Dwie dwa statka, jedno wyznaczone do góry, drugie zaś zostające na ziemi i to jest właśnie ten podział, którego pan nienawidzi. Jest jedna nadzieja i jedno dziedzictwo jest dla wszystkich. I wszędzie gdzie ten podział jest wprowadzany, to pan tego nienawidzi. Oczywiście są służby. Ale nie ma że nie, ma, że nie jesteś kapłanem. Wszyscy jesteśmy kapłanami żywego Boga. I każdy jest uświadomiony, że ma stawać przed obliczem Bożym i ma prawo wymieniać imię Jezus i składać Bogu w tym imieniu miłą woń owocu warg wyznających to cudowne imię, ale też i dziękczynną, wdzięczną modlitwę do Boga. Dla każdego niebo zostało otwarte, aby w imię Jezusa tam przychodzić i stawać przed Najwyższym. I każdemu dano prawo mówić, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Zgoda na to, żeby, żeby ktoś zajął pozycję duchownego, a ja pozycję laikatu, jest zgodą na coś, czego Jezus nienawidzi. Odpowiedzą jedni, jak i drudzy. Słowo Boże mój ślepy, ślepych prowadzi, razem w dół wpadną. Jest niebezpieczne, kiedy następuje taki podział. Oczywiście są ludzie, którzy już poznali więcej, mogą dzielić się tym więcej, ale, ale to jest nadal kapłan kapłanowi. Nadal ten, który uczy drugiego, jak stawać przed obliczem Bożym, w Boży sposób. A podstawą jest Słowo Chrystusa. To jest ten prawdziwy nauczyciel. Nie można uczyć bez tego nauczyciela, tylko z jego ust jest prawdziwa nauka płynąca i z ust tych, którzy napełnieni nim ogłaszali to. O więc jest to, jest to bardzo ważne. Jakaś jest odpowiedzialność w tym momencie w zgromadzeniu, kiedy, kiedy jest zbór, tak jak tutaj do zboru zostały skierowane słowa? Gdy się do Hebrajczyków w XIII rozdziale czytamy Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Chociaż wszyscy jesteśmy kapłanami, jednak są służby w Boże wyznaczone i, i w tym momencie Słowo Boże mówi, co mają ci zrobić, którzy w tę służbę nie weszli. Mają czynić wszystko, żeby ci, którzy są na tej służbie, mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem. To jest wzajemna odpowiedzialność wobec siebie. Ten, który stoi w tym miejscu, musi dawać tylko to, co Chrystusowa. Ci, którzy są w... i, i słuchają tej nauki płynącej od tego Starszego, mają starać się o to, żeby o nim tę naukę zawsze głosił. Zawsze prawdę. To jest wspólna odpowiedzialność I, i jeśli Pan kieruje słowo do zboru, On kieruje to do tego, który jest z przodu, ale też i później pokazuje konsekwencje płynące też i dla tych, którzy są w tym zgromadzeniu. Też. Każdy, każdy ma swoją odpowiedzialność przed Panem, bo jesteśmy wszyscy z tego samego rodu. I to jest normalne, że człowiek musi wzrastać, rozwijać się i podejmować tego zadania. To jest naprawdę jedno z najtrudniejszych zadań, jakie są na ziemi. Prowadzić kogokolwiek do Boga. Nie ma trudniejszego. Nie stawajcie się współuczestnikami cudzych grzechów. Wielu Prowadzących było namawianych przez yy, tych, którzy słuchali, do tego, żeby zmienić zwiastowanie. Tak czy nie? Przychodzono do proroków i mówiono: Ty już nam nie prorokuj w ten sposób. Wszyscy prorocy mówią, że jest dobrze, a Ty mówisz, że jest źle. Zmień swoje prorokowanie. Mów tak, żeby to się podobało nam. Wtedy będziemy Cię chętnie słuchać. Ale Bóg mówił do tych, których postawił. Pamiętacie, jak do Ezechiela powiedział? To ustanawiam cię stróżem nad tym ludem. Jeśli im nie powiesz tego, co ja ci mówię, to jeśli oni nie usłyszą, to ty zapłacisz za to. Ale jeśli im powiesz, oni się nie posłuchają. Oni zginą z powodu nieposłuszeństwa, a ty uratujesz się. A więc strażnik był odpowiedzialny, żeby nie zatrzymał tego, co Bóg chce powiedzieć. Jak poważna była więc pozycja Ezechiela. Ktoś może powiedzieć, piękne wizje miał, widział świątynię, widział to wszystko, oglądał chwałę Bożą, a przy tym pełna odpowiedzialność, że jeśli by cokolwiek zatrzymał, poniósłby konsekwencje za to. Jeremiasz, który dokładnie też słyszy to, a ty i ci mów, co ja ci powiem. I kiedy cierpiał z tego powodu, i w pewnym momencie chciał to już zatrzymać, już nie potrafił znieść tych przeciwności, to to wewnątrz go paliło. I Bóg pomógł mu wygrać. Nie jest łatwo być człowiekiem, który ma mówić prawdę. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jezus mówił prawdę. I z powodu prawdy przecież został ukrzyżowany, tak? To jest silne. Co, co Pan Jezus tutaj mówi, bardzo silne. I to jest olbrzymia też bitwa. Dlatego cały zbór powinien brać jednomyślnie udział w tym, co jest miłe Chrystusowi. Każdy według tego, w jakim momencie doświadczenia wzrostu jest obecnie. To jest bardzo ważne, bo chodzi o nasze wieczne życie. Gdyby chodziło o coś błahego, to nie, nie byłaby to sprawa postawiona od razu z przodu, księgi objawienia. A więc nienawiść to jest silne uczucie, które ma powodować, że nigdy nie będzie chciał mieć z tym nic do czynienia. Nigdy. <laughs> nigdy. Ludzie mają wzrastać, rozwijać się i przemieszczać się w kierunku. Coraz większego podobieństwa do Jezusa Chrystusa. Nie, nie do świata, nie do sposobów świata, ale do Jezusa Chrystusa. I, I to jest wielka odpowiedzialność. Dobrze, że Pan trzyma w swojej dłoni i w odpowiedni sposób karci też, ale i pociesza i wzmacnia. Gdyby nie to, nikt by nie zdzierżył takiej pozycji. Wytrwać do końca, żeby nie ulec ludziom. Reakcja na napomnienia. Reakcja na pouczenia. Jeśli dobrze tą służbę wypełni. Jakże wspaniałe słowa usłyszy ten człowiek od Pana. Pan wie najlepiej, co to znaczy być z przodu. Co to znaczy wygrać w takim doświadczeniu i tylko on może dać zwycięstwo. To jest, to jest bardzo ważne i cenne. Więc ten, który był z przodu w Smyrnie, był bardzo oddany panu. Pilnował rzetelnie służby, którą mu powierzono. Troszczył się o to. Bardzo podobny ktoś do Pawła. Nie był winien niczyjej krwi. Gotów był mówić prawdę i do końca prawdę. Wielu podawało się za Żydów, prawda? A nimi nie byli. Kto jest prawdziwym Żydem, pisze Paweł w liście do Rzymian? Ten, który obrzezany jest na sercu swoim. Wielu podaje się, ale nimi nie są. Są synagogą szatana. I bluźnią tym, którzy idą za Panem. Mienią się chrześcijanami, a oskarżają tych, którzy za Panem idą. Wymyślają różne oszczerstwa przeciwko nim i rozgłaszają je, mówiąc, że są wierzący. Pan Jezus mówi o nich, że są synagogą szatana. Służą diabłu, a nie Jezusowi. Jeśli Jezus takie słowa wypowiada, to w strasznym doświadczeniu znajdują się ci ludzie. Mówi do tego też, który stoi tam, nie lęka się cierpień, które mają przyjść na cieł. Oto diabeł wtrąci niektóry z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę w żywota. Ten, i z przodu, w tym zboże umrze. Paweł mówi, biegu dokonałem, wiary zachowałem, dobry bój wojowałem a teraz oczekuje mi więcej sprawiedliwości. Czas mojego rozejścia się z życiem nadszedł. Cena została zapłacona. Wytrwał do końca i, i, i pięknie dobiegł. Wykonał też piękną pracę i ustawił prawidłowo Tymoteusza, myślę, że nie tylko. Chociaż wielu go też opuściło, nie zdzierżyło przy nim, nie wytrzymało tego, tego naprężenia, przez które przechodził Paweł, i woleli raczej spokojniejsze, takie łatwiejsze życie gdzieś pośród świata, w religii, spokojniej. Później pisał o nich, Demas odszedł do świata. Wszyscy mnie opuścili, ale Pan był ze mną. Zobaczcie, Pan karcił Pawła, ale jakże go pocieszał. Pozwolił na to, żeby był policzkowany przez szatana. Aby zachowany został od wroga, który mógłby zniszczyć jego służbę, to znaczy od pychy. Jeśli gdziekolwiek jest trąszatana, to jest na pewno miejsce olbrzymiego zwiedzenia, miejsce, z którego wychodzi zwiedzenie, miejsce, gdzie, gdzie umiejscowiła się wszetecznica, która służy, aby rozprzestrzeniać fałszywe wiadomości, i która ma zwodzić i oszukiwać, a nawet jeśli można, też i wybranych. Niestety, napisano wiele, wiele fałszywych rzeczy, i tak to było wspomniane. Bardzo często próbuje się te zmieniać, Boże Słowo, i, i przez to wpływać na ludzi, ułatwiać pozostawanie w grzechu. Dzisiaj, yy, jednym z takich obrazów jest, wystarczy sobie to zobaczyć, te całe święconki, niesienie do poświęcenia, i to jest jakiś święty pokarm. W którym miejscu on jest tam święcony, wśród wielu jakichś tam rzeźb, obrazów przedstawiających tego, którego sobie nie wolno czynić podobizny, gdyż są Boże, my nie mamy znać go już według ciała. I tam się składa to, i później się przynosi do domów i, i spożywa się jako poświęcony pokarm. Nadal są te rzeczy, trochę bardziej ukryte. Nie, nie jest to jakiś wół czy, czy coś, ale takie kawałek kiełbasy, kawałek chleba, czegoś tam jeszcze, jajka i czegoś tam jeszcze. I później się przynosi to i, i jest to poświęcone. A drugą rzeczą jest to, że, że jeśli nie miałeś kościelnego ślubu, to wszystkie twoje związki były nielegalne. Nie są uznawane za związek prawdziwy, a więc jeśli chcesz wziąć ślub kościelny, choć miał... Paru współmałżonków wcześniej możesz go wziąć, gdyż tamte się nie liczą. To jest to samo zwodzenie, poszukiwanie, prowadzenie do grzechu. Coraz częściej słyszy się to już w protestantyzmie tak samo. Nawet oglądając ten film ogniodporny, kiedy patrzysz na koniec i ostatnie słowa, które tam padają, to możesz usłyszeć. Tamto to jakiś tam kontrakt, a tutaj już w tej chwili to jest przymierzy, związek. Już pewne takie delikatne treści przechodzą, i próbują przenikać. Że dopuszcza się, że, że możesz wziąć teraz gdzieś w zboże ślub, bo, bo tamte to nie były takie ważne, czy inne rzeczy. I można w ten sposób powoli się przemieszczać w stronę wszetecznicy. Powoli to się gdzieś przemieszcza. Coraz więcej słychać o, 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 że jak w świecie zachowują się, malują, ubierają, y, czubki na głowach robią. I są to wierzący ludzie i, i żyją w ten sposób. A więc pozwolono, żeby nauka sprawiła, że ludzie wchodzą w nierząd, w cudzołóstwo. Zobaczcie, że Izabel ma swoje dzieci w zborach. Jakie to są dzieci? Są to dzieci z kimś, który był w tym zborze wierzący, ale dał się zwieść tej nauce i wszedł w związek z nauką Izabel i zaczęły się rodzić dzieci. Dzieci nierządu. Fałszywe nauczania. Fałszywe mówienie Ten drugiemu, słuchaj, to jest naprawdę, to nie ma takiego znaczenia. Myśmy słyszeli tą naukę i można już brać teraz ślub. Jak cię opuściła, to już możesz wziąć. Jak cię opuścił, też możesz wziąć. Rodzą się dzieci. Dzieci, które głoszą fałszywą rzecz. Straszne, prawda, że, że coraz więcej ludzi jest w takich zborach. Dzieci Izabel. Mogą się upamiętać. Ale jeśli nie, to Pan mówi, zabije ich wszystkich. Nikogo nie zostawię. Zobaczcie, że żyjemy w czasach, w których ta Biblia mówi. I tamci też żyli w czasach. Ale im bliżej końca widzimy, jak coraz więcej z tych rzeczy, coraz jawniej się ujawnia, prawda? Bo Słowo Boże mówi, że coraz jawniej będzie się ujawniała ciemność. Coraz więcej tego będzie przenikać. Miłość wieloziemnie odwrócą się. Czasy końca, samolubni, nieposłuszni, żyjący według własnego, widzimy się, przybierający pozór pobożności, a żyjący wbrew Bogu. Zobaczcie, że ta Biblia jest tak aktualna, jakbyśmy czytali słowo zapisane, no nie wiem, wczoraj, jakby ktoś siedział i wiedział, co się dzieje w tych wszystkich miejscach i opisał teraz to. Pomyśl, i ty żyjesz w takim czasie, czy chcesz mieć dzieci z Izabel? Czy chcesz mieć dzieci w swoim sercu, które będą cię namawiały do odstępstwa od Boga, do porzucenia twojej pierwszej miłości, do wchodzenia w związek z fałszywą nauką, do rozgłaszania czegoś, co nie jest prawdą? Jak często dzisiaj w chrześcijaństwie ludzie mogą się chlubić tym, że oglądają w telewizji różne bzdury, zamiast się wstydzić, że oglądają te bzdury. A zachowują się tak, jakby to właśnie ten, który tego nie ogląda, miał się wstydzić, że jest taki głupi, że nie patrzy na te rzeczy. Przemieszczono to wszystko. Dzieci Izabel jest więcej niż dzieci Pana, Boga. Panoszą się i czują się coraz śmielej. I szydząc i kpiąc z dzieci Boga, chcą wywołać w nich niepewność. Ale pamiętaj, Pan mówi: zabiję jej dzieci. Miała swój czas, nie chce się upamiętać nadejdzie czas kary. Pan mówi przecież: Biblia jest czytana w zborach. Jak ma wyglądać. Oblubienica, jak ma wyglądać niewiasta, jak ma wyglądać mężczyzna. Ale wbrew temu, co mówi Biblia, ludzie, którzy stoją z przodu, zgadzają się na to, żeby było inaczej, i pozwalają na to, a wręcz nauczają, tak, żeby ludzie czuli się spokojnie, kiedy żyją wbrew Biblii. Inaczej są to prorocy, którzy tynkują mur i mówią, że nie jest tak źle, jest dobrze. Ale Pan Bóg już powiedział, co zrobić z tymi prorokami. Nie musimy się zagłębiać w te wszystkie tajniki tych ciemności. Mamy trzymać się Pana i do Niego należeć, to jest najważniejsze. Musi być gorliwość w sercach, żeby ludzie, którzy się nawracają, żeby zmierzali w kierunku ojców i matek duchowych. Przechodząc przez okres młodości, gdzie człowiek uczy się posłuszeństwa, gdzie zwycięża diabła, który wzbudza pychę i dumę, że już się jest dorosłym i można decydować o swoim życiu, że już się wie o co chodzi w chrześcijaństwie i można to zrobić. To jest bardzo częste doświadczenie młodych ludzi, prawda? Dopiero później, po, po różnych doświadczeniach, dochodzą do mądrości i wiedzą już, że to nie jest tak, jak myśleli. Wielu później uciekało z pola bitwy ze strachem, bo napotkali wroga, który przerósł ich możliwości poznania pana Jezusa Chrystusa. Nie byli gotowi, a podjęli się pewnych zadań. Dobrze jest, kiedy człowiek w swoim czasie zajmuje swoją pozycję. Nie są to łatwe pozycje, gdyż one są najbardziej atakowane też i w różny sposób wyszydzane, wykpione, tak jak wykpiono Pana Jezusa. Kto idzie za nim? Czyż nie wiecie? On nie jest według pisma z tego miejsca, z którego być powinien. Zabijmy go. Będzie spokój. Wiecie, ale, ale powiem wam, że Słowo Boże pięknie mówił, że jeśli mądry słyszy napomnienie, jest wdzięczny Bogu za nie. Głupi zaś obraża się. Dziękuję Bogu, że Makczeń ujrzy światło i dotrze do ludzi. Ile jeszcze dobrych rzeczy wynikło od czwartkowego zgromadzenia? Chwała Bogu za to. Myślę, że dobrze jest zobaczyć, że nie żyjemy tu dla samych siebie, ale dla Pana. Jeśli cokolwiek czynimy z tych rzeczy dla Pana, czynić mamy to gorliwie, z ochotnym sercem, wiedząc, że Pan będzie odbierał przez to chwałę. A ktoś jeszcze usłyszy głos mówiony przez jakiegoś tam człowieka, który już nie żyje, przetworzony na język polski i gdzieś przeczytany czy wydrukowany przez Polaków. Dotrze do ucha polskiego słuchacza i poruszy gdzieś serce, i sprawi, że człowiek głębiej rozpozna, za kim ma iść, a za kim ma nie iść. Chwała Bogu, że Bóg mówi przez ludzi natchnionych jego duchem. Nawet kiedy miał coś się wykonać, to Bóg posłał swojego anioła do człowieka, a przez tego człowieka później czynił to. A więc my, ludzie, bierzemy udział w wielkiej bitwie. A Bóg chce z nami współdziałać ku dobremu, dla swojej chwały i ku zbudowaniu też innych. Zawsze będziemy mieli do czynienia z jakimś człowiekiem. Czy to zniesiemy? Różni są ludzie. Ważne jest pragnienie serca. Czego będą pragnęli, pragnęli dla nas? Czy żebyśmy byli uratowani? żeby nam było przyjemnie. I to jest rzecz pewna, że jeśli dziecku uda się przekonać rodzica do swojej sprawy, chociaż ta sprawa jest zła i rodzic zrobi to, co chce to dziecko, to to dziecko poniesie to doświadczenie przeżyje z tego powodu coś niedobrego. Inaczej wywołało taką presję, że rodzic poddał się i ustąpił, a na dziecko spadnie doświadczenie. I nieraz było już taki w Słowie Bożym: jak się ktoś koniecznie upierał, to też przyszła zgoda idź i ci to rób. Ale później ludzie ponieśli gdzieś doświadczenie i mogli zobaczyć, że niedobrą rzeczą było być upartym. Dobrze było je posłuchać i, i przyjąć wnioski. A więc widzimy, że te listy są skierowane do nas również dzisiaj żyjących, ponieważ pięknie tutaj wysłałem do was wszystkich z pewną, pewną informacją, aby ukazać sługom swoim. Musimy to zapamiętać, że objawienie nie będzie ukazane innym, tylko sługom. Bóg niczego nie robi wcześniej, nim nie objawi to sługom swoim. A więc bądź Jego sługą, a On ci to będzie objawiać. Jeśli nie będziesz mu służyć, nie będziesz wiedział, czy wiedział, o co chodzi. I komu on to objawia? Słudze swemu Janowi. I przez sługę swego Jana objawia to nam. To Jan zapisał te słowa. To był sługa Pana. A więc słudzy pańscy będą mieli wejrzenie, jak czytamy Księgę Daniela, możemy to również zobaczyć. W czasach końca jego słudzy będą mieli poznanie. Daniel dostał informację od Boga, ale kiedy Daniel chciał się dowiedzieć, to tak mu wytłumaczono, że on nie wiedział, o co chodzi. Nie rozumiem dalej. Danielu, idź. Ci, którzy mają to wiedzieć, oni w swoim czasie się dowiedzą. A ty idź, dojdź do swego kresu, wykonałeś swoje zadanie. Informacja została zapisana. Ci, którzy będą żyli w odpowiednim czasie, oni będą mieli rozpoznanie tej informacji, oni będą wiedzieli, o co tu chodziło. To jest, to jest Pan. Posługuje się ludźmi czasami, którzy nie rozumieją nawet tego, co mówią. Ale później następni rozumieją. Dlatego Biblia jest zapisana w taki sposób, że czasami byśmy się zastanawiali, że ci, którzy ją pisali, chyba musieli przestać myśleć. Że to napisali, bo po ludzku by trzeba było to zmienić. Ale właśnie prawda była tak podana, że nie wolno jej było zmienić. Ona musiała właśnie być tak podana, tak jak się czyta pierwszy i drugi rozdział Księgi pierwszej Mojżeszowej. Ludzie mówią, to jest po prostu bez sens. Zaraz na ta początku tak, a w drugim już zaprzeczenie temu, co jest tak. No, który normalny człowiek, który by chciał kogoś oszukać, pisałby takie rzeczy obok siebie zaraz? Jakby zaprzeczenie. Nie, to nie jest zaprzeczenie, to jest rozjaśnienie, to jest rozwinięcie. Księga Objawienia jest tak samo pisana jak pierwsza Mojżeszowa. Tu są pewne światło, a później rozszerzenie tego i później rozszerzenie tego, co już było rozszerzone i powoli, powoli cię zagłębia w temat. I, ko i kolejny raz spotkasz w Księdze Objawienia to, co już było opisane, ale teraz jeszcze szerzej to widzisz. Musisz iść dalej za Panem, żeby zagłębić się żeby zacząć poznawać. I co jakiś czas doświadczam w swoim życiu, że Bóg mi objawia jakiś fragment z tej Biblii, z Księgi Objawienia. I to, co wcześniej zupełnie nie było dla mnie jawne, staje się gdzieś to jawne. A ile rzeczy jeszcze jest niejawnych? Bóg daje to stosownie do czasu, w którym dzisiaj żyjemy. Jeśli będzie potrzebne następne rozjaśnienie, słudzy Pana będą to mieli ma moc mówić, docierać, pokazywać. A więc y, trzeba uważać, kiedy Pan stawia na pewnych pozycjach, gdyż wtedy też jest odpowiedzialność większa. Ale muszą być ludzie, którzy stają na tych pozycjach. Paweł, wybrałem sobie Ciebie, żebyś zaniósł moje imię przed wiele narodów, ale też wiele z tego powodu będzie cierpiał. I widzimy, że Paweł poszedł i, 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 i czynił to. Zwróciłem uwagę na to, że kto ma uszy, Jezus powtarza. To znaczy, że musi to być bardzo ważne. Że kto ma uszy, niechę słucha. To znaczy, że ta księga nie może być dla mnie księgą, <laughs> która jest jak o jakieś tam poznanie, osiągnąć, ale to do codziennego życia niewiele ma. W Soborze mówi. Błogosławiony Ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w Nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Błogosławieni szczęśliwi ludzie, którzy mogą czytać te słowa i zachowywać je w sercu swoim. Wiedzieć, jak Panu zależy na tym, żebyśmy mieli świadomość, tak jak było mówione, kim On jest, bo to jest bardzo ważne. Kościół musi wiedzieć, kim jest Jezus, żeby być pewnym zwycięstwa. Kościół musi też wiedzieć, że Jezus wie o nas wszystko. Kościół musi też wiedzieć, że Jezus, wiedząc o nas wszystko, nie chce naszego nieszczęścia, tylko szczęścia i chce, żebyśmy wyzwolili się z tych rzeczy, które są złe. Jezus chce, by wszyscy mogli być z Nim na zawsze. Dlatego mówi o zwycięstwie. Zachęca do tego, żeby wytrwać w Nim do końca jako zwycięzca i dotrzeć do wieczności z Nim. On jakby też to powoli przemieszcza, to, to, ten cały temat aż do, do tronu, zasiągnięcie na tronie. Tu naprawdę nic nie jest bez znaczenia. Nawet ten początek, który, w którym mówi on o sobie do Efezu, ma również znaczenie. Tak sobie pozwoliłem zerknąć na, na znaczenie tych nazw. Efes to jest pierwsze pożądane. Smyrna to Gorzki. Pergam, ziemskie wyniesienie. Tiatyra, przyjemna wonność ofiary. Sardes, to, co pozostaje. Filadelfia, miłość bratnia. Laodicea, prawo, sąd, zwyczaj lub sprawiedliwość narodu. Mniej więcej nazwy te mają takie znaczenie, jeśli byśmy mieli to przetłumaczyć na nasz język. A więc, Cefes, pierwsze. Coś do pierwszych, do tych, którzy stanęli z pierwsi. Ja to wszystko trzymam, ja tym władam, ja tym rządzę. Te wszystkie, te wszystkie zbory są pod moją władzą, ja się przechadzam pośród nich. Zaczynam do Was mówić na początku, ale ja jestem ogarniam cały Kościół na przestrzeni wszystkich wieków. Pokazuję swoją wielkość, swój majestat, swoje rządy i władzę. A potem idzie dalej do następnych miejsc i znowuż mówi o sobie. Wiecie, to jest po prostu porusza się serce nasze, prawda? Kiedy czytamy te słowa, gdziekolwiek mamy władzę nad kimś innym, nad kimś trochę mniej wiedzącym od nas, nad kimś o kogo się troszczymy? Dzięki panu opiekujemy się. Może to dzieci nawet, rodzice. Czy czujecie doznajecie odpowiedzialności przed panem? Że wychowywacie dla pana. Tu wszędzie płynie odpowiedzialność, prawda? Komu dano, od tego się żąda. Komu więcej tego więcej, komu mniej, od tego mniej, ale nie ma nikogo w kościele, od którego Jezus by nie żądał. Bo każdemu dano, Duch Święty dał każdemu. Zobacz, jaka to jest odpowiedzialność. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. To jest po prostu, czytasz te listy do Kościoła i jesteś normalnie, nogi ci się powoli zaczynają uginać. Doznajesz, że odpowiadasz przed tym Królem, Królów i Panem, Panów. Zdaj sobie sprawę, że już nie tyle co ludzie o Tobie powiedzą, ale On wie o Tobie wszystko. Kocha cię, ale Mu zależy, żebyś nie był znaleziony. Wieś w jakimś złym doświadczeniu, w złej rzeczy, Ludzie myślą, że ludzie nie widzą. Pan mówi, ja wszystko widzę. Nie zależy mi, żebyś zginął czy zginęła. Chcę, żebyś to porzucił złe, żebyś czynił dobro, a będziesz żyć. Przyszedł ratować, nie zatracać. A więc mówi o, o zbawieniu, o ratowaniu, ale również jakaś odpowiedzialność. Człowiek sobie może myśli pani, a wiele troszczę się, staram się, a Jezus mówi, a miłość pierwsza, gdzie jest? Człowiek wie, co to jest miłość. Kto z Was nie wie, co to jest pierwsza miłość? Kiedy człowiek wszystko poświęcił, aby być z Jezusem, to jest pierwsza miłość. Uczynki całkowicie przynależenia do Niego. Człowiek wierzący, który został normalnie wy, 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 wybrany z tego świata ciemności. Doznaje miłości do Pana i wie, co to jest żyć dla Jego chwały. Słuchając uważnie tego, co On mówi, i według Jego słów, postępując chociażby się to ludziom nie podobało. Jezus, nawet widząc te początku kościoła, już widział, tak jak Paweł widział, list do Koryntian napisał, Choćbyście góry przenosili, prorokowali, objawienia mieli nie wiadomo jakie, i byście nie wiadomo co czynili, i ciała swoje wydali, i różne rzeczy, a miłości nie mieli. Niczym jesteście. Dzisiaj niewiele ludzi może jest zainteresowanych. Co to jest miłość? Boża miłość w sercu kościoła ale są ludzie, którzy są tym zainteresowani ludzie, którzy są świadomi, że gdzieś z serca umknęła miłość, że gdzieś brakuje tej determinacji chodzenia z Panem, że to się staje takie już powoli gdzieś tam to robię, to robię, już samo samouspokojenie, no przecież czytam Biblię, czy się modlę, ale człowiek już nie ma tej ochotnej energii takiej poruszającej jak motor do, do tego, żeby chodzić z Panem, należyć do Pana, być zawsze z Nim, żyć dla Jego chwały. Być wiernym Jego Słowom. Wiecie, że można przemieścić wierność, prawdziwą wierność, w wierność nieprawdziwą. Można swoje życie oddać religii, gorliwie służąc danej religii, a już nie służąc Jezusowi. Można ściągać członków do religii, nie kierując ich wcale do Jezusa. Nie ucząc ich posłuszeństwa Panu Jezusowi Chrystusowi, ale ucząc ich dogmatów religijnych i posłuszeństwa tym dogmatem. Można być gorliwym nierozsądnie. Oszukanym, zwiedzionym, ale jeśli ktoś jest naprawdę gorliwy i Pana szuka, to Pan Mu to pomoże zrozumieć i przeprowadzi Go przez te doświadczenia. Czytając Boże Słowo, człowiek zobaczy, komu służy, czy Panu? ciało. Tu też spotykamy to w liście do Laodycei, prawda? Ja co, ja co oni byli? Bogaci się czuli, a byli przecież nadzy. Czasy, w których Chrystus stoi na zewnątrz, a ludzie czują się w porządku fajna religia, super miejsce, fajnie wszystko zorganizowane, dobra muzyka, dobra atrakcyjne, Teatralne działania, emocje funkcjonują, wszystko jest w porządku. A Jezus jest na zewnątrz, nie ma posłuszeństwa Jego Słowu. Życie według nauk ludzkich już jest. Kiedy skonfrontuje to człowiek z Biblią, patrzy, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co mówi Jezus. Dlatego dobrze jest czytać listy do Kościoła i i zastanawiać to przecież o mnie też chodzi o ciebie chodzi że, że nie mogę sobie myśleć to tam o kimś muszę odnaleźć tu przesłanie pana do mnie rodzi się chłopiec malutkie dziecko trzeba nim opiekować się ale on rośnie rośnie staje się młodzieńcem a później dorasta do wieku kiedy może stać się ojcem staje się ojcem to jest normalna rzecz to samo w kościele, nawracają się ludzie, trzeba się troszczyć, uczyć ich prawdy, tego co piękne, wspaniałe, ale oni rosną i później zaczynają coraz więcej zwyciężać, walczyć, a później dorastają i zaczynają się opiekować innymi, jak dobrze, kiedy z tej opieki wynika Chrystus. Kiedy ludzie uczą się Chrystusa, a nie religii, że można świat zmieszać z Chrystusem i z tej mieszanki wychodzi jeszcze bardziej ponętna, przyciągająca woń dla ludzi, żeby się nawracali. Prawda? Taka konstrukcja po prostu, która pozwoli ludziom nawracać się swobodniej do Boga. Bez krzyża, bez pokuty, bez uniżenia, bez oczyszczenia, bez uporządkowania swoich grzechów. Bez zmiany swojego zewnętrznego człowieka. A Biblia wszędzie mówi, jak ma wyglądać ten, który wewnętrznie jest Boży. Nauka Jezusa z góry. Najpotężniejsze kazanie, jakie było wygłoszone na ziemi. Jest czytane z lekkim sercem i przychodzi się przez nie jakby, jakby nie było tam nic, co by mogło wstrząsnąć człowiekiem. Tam jest Naprawdę, to nikt jeszcze nie wygłosił takiego kazania. Kto kazani na górze? Błogosławieni czystego serca, albo im oni Boga oglądać będą. Kto ma czyste serce dzisiaj, kiedy można je tak łatwo skazić? W internecie, w komórce, w grach, w telewizji, w radiu, w prasie, w książkach, w rozmowach między ludźmi. Czyste serce, w którym jest miejsce tylko dla Chrystusa. Zobaczcie, jakie w tym kazaniu jest tyle, tyle siły, tyle mocy, miłości, ale też i tyle światła pokazującego. To samo jest tutaj w listach do kościołów. To jest światło świeca, ten teren i pokazuje. To tylko tak, jak było mówione i wspomniane, to jest siedem wybranych. Z Pan wybrał je specjalnie, ale ogólnie one są tylko reprezentantami całego kościoła i wydarzeń, jakie będą się działy poprzez wszystkie pokolenia. My dzisiaj widzimy letność, olbrzymią letność, olbrzymią letność wobec Chrystusa. Olbrzymie swawolenie sobie i mówienie: że jesteśmy fajnym kościołem. Propozycje i próby, które przychodzą jakże często właśnie z kraju, który kiedyś tak. Pięknie służył Bogu. Dzisiaj przychodzi wiele, wiele zła. I się bierze to, jak coś wspaniałego. Możesz sobie zażyć w internet. Kiedyś patrzyłem na Ukrainie, jakiś zbór. Mówiono, że na Ukrainie jest bieda i ludzie trzymają się Boga. A tu olbrzymi budynek Ludzie, kobiety z flagami biegające, cały chór siedzący gdzieś tam przy, przyobrany w te szaty różne. Ameryka. Ameryka tu, Ameryka tam. Amerykańskie pieśni, amerykański sposób wielbienia Boga, amerykańskie kazania. Całe to zło, które zniszczyło ten kraj, zostaje przelewane do następnych i następnych, jak z brudnego naczynia do następnych, żeby zabrudzić, zniszczyć to wszystko, zniszczyć ten Kościół, zniszczyć piękno Chrystusa, zabrać wierność, miłość, posłuszeństwo, a ubrać to w sztuczkę, która zwiedzie ludzi i zaprowadzi ich na manowce. Wiele zwiedzeń stamtąd przyszło i pozytywne wyznawanie. Wizualizacja. Przewracanie się na plecy. O czym Słowo Boże mówi, że ci, którzy odwrócili się od Boga, przewrócą się do tyłu i potłuką się. Zawsze trzeba upaść w kierunku Boga. Jeśli człowiek jest odwrócony plecami do Boga, to upadnie na plecy. A jeśli jest twarzą do Boga, to na twarz. Wiele rzeczy wyszło, które mają zniszczyć piękno Chrystusa. Mądrość, która przyszła z nieba, i uczynić ludzi z Biblią głupcami, którzy nie rozeznają się w tym, co się dzieje. Ale Pan już o tym mówił. Wydaje się, że Kościół traci siłę, traci moc, że coraz więcej mocy ujawnia się tam, gdzie jest tyle oszukania, tyle zwiedzenia. Ale Pan mówi, coś dla niego cenniejsze i ważniejsze. Zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia. Pamiętamy jedne z ostatnich słów Dawida Wilkersona: Tych ludzi nie da się już poruszyć. Co by nie mówić, oni już nie słyszą. Patrząc na życie tego człowieka Bożego, możemy zobaczyć chwilę, kiedy próbował. Zmieniać się w kierunku ludzi, potem Pan przywoływał go do upamiętania, i później głosił te piękne słowa: Święta Ziemia czy doskonałe serce, a potem znowu ludzie go ściągali w swoim kierunku, żeby mówić to, co jest miłe im. Potem znowu wstrząsał się, jak żołnierz na polu bitwy, żeby strząsnąć to i znowuż mówić to, co mówi Pan. Ale to są jak macki, które próbują ściągać i ściągać. Nie jest łatwo być z przodu i pozostać wiernym Bogu. Ludzie potrafią wywoływać litość swoimi opowieściami, wiedząc, że okłamują kogoś, żeby ktoś zrobił coś. Dobrze, że jest Pan. Chwała Bogu za Jezusa. Wiecie, naprawdę, to jest coś, co, co dobrze, żeby nami poruszyło, żeby, żebyśmy mogli mieć świadomość. To nie jest, to jest potężna, potężna wojna, na której bierzemy udział. I ty musisz mieć świadomość, której się nawróciłeś może niedawno, musisz mieć świadomość, że to jest wojna, wojna o Twoją wieczność. Ucz się, póki jeszcze nie masz tylu odpowiedzialności, bo przyjdzie coraz więcej odpowiedzialności, coraz więcej i więcej. I co wtedy? Już nie będziesz tylko odpowiadać za to, żeby słuchać, ale też, żeby głosić prawdę, mówić prawdę, nie zniekształcając jej. Gdybym chciał się ludziom podobać, mówi apostoł, przestałbym być zwiastunem. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle różnych rzeczy, które są nieprawdziwe. Pozostać wiernym Bogu. Głosić to, co mówi Bóg. I trwać przy imieniu Jezusa. Ludzie mogą powiedzieć, ale Ty mnie nie rozumiesz. Słyszeliśmy już takie rzeczy, kiedy mówiono. Nie masz miłości do ludzi, bo nie zgadzasz się na ponowne związki. Jak mają żyć, jeśli stracili współmałżonka? Gdybyś sam stracił, to byś co? Inaczej, zmieniłbyś swoje mówienie. Nie przyszło to na ciebie, a więc łatwo ci tak mówić. Widzicie, całe doświadczenie polega na tym, że to nie to, czy jest łatwo, czy niełatwo, tylko czy to jest prawdą. Jeżeli się wziąłeś ślub, to do śmierci współmałżonka nie możesz wziąć sobie kogoś innego. Że to jest związanie z drugim człowiekiem aż do śmierci. Bez względu na to, czy wziąłeś to jako pogani, czy jako wierzący, bo to nie jest ślub kościelny. Bóg połączył dwoje ludzi. To nie jest kościelne. To jest po prostu dwoje ludzi, fizycznych ludzi, dostało prawo być małżeństwem. I to liczy się jako małżeństwo bez względu na to, gdzie to zostało zawiązane. To jest prawo od Boga dla człowieka. A prawo Kościoła mówi, byle w Panu, żeby było łatwiej iść ci, żeby nie szarpać, nie szamotać. Niech Bóg nam pomoże to zrozumieć. Pomagajmy sobie nawzajem. Myślę, że, że to, co dzisiaj mogliśmy słyszeć, to miało nam tylko uzmysłowić, że to jest poważna sprawa, że to nie jest zabawa w coś tam. To jest poważna sprawa i że musimy po prostu e, poważnie do tego też podchodzić, słuchać Pana. Zobaczyłem sobie tłumaczenie słowa Nikao. Nikao znaczy przezwyciężać, podbić, pokonać. Inaczej są ludzie, Nikao, którzy mają podbić laikat pod siebie. I to jest ich zadanie podbić innych pod siebie. Lao to jest laicy, amator, dyletant, niefachowiec. A prawdziwe służenie jest: co? Uczynić poddanym Jezusa Chrystusa. Jeśli, jeśli w tym kierunku. Doświadczasz, że stajesz się poddanym czy poddaną Jezusa Chrystusa, to jest to dobre. A jego rozkazy zawsze są takie, które mają budować kościół i przygotowywać kościół na przyjście oblubieńca. Chwała Bogu za jego łaskę. I myślę, że możemy później wiele razy jeszcze zajrzeć w te listy i, i zobaczymy. Następne następne wartości, które będą do nas mówić, w zależności też, jak będziemy się przemieszczać, jak będziemy wzrastać, rozwijać się. Będziemy coraz więcej odkrywać dla siebie też informacji w tych listach, i będziemy doświadczali bojaźni i drżenia przed Panem, który wydał te objawienie, który wskazał nam jako, jako swemu ludowi na to, co jest mu miłe, co jest mu niemiłe. Czego nienawidzi, a co miłuje. Niech Bóg będzie z nami w tym doświadczeniu. Wiem tylko to, że Pan na pewno chce, żebyśmy byli z nim w wieczności, ale nie trafimy tam, jeśli zaniedbamy czas swego nawiedzenia. Nie interesuje mnie, mnie samego, moje tłumaczenie się przed Panem, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Nie mam wytłumaczenia, jeśli nieposłuszny jestem jego słowo. I nie interesuje mnie Twoje tłumaczenie, dlaczego jesteś czy, no, nieposłuszny czy nieposłuszna Słowu Bożemu. Nie interesuje mnie moje tłumaczenia ani Twoje, bo inaczej zginiemy. Nie ma wytłumaczenia na nieposłuszeństwo. Musimy to uznać. Nie ma wytłumaczenia na nasze nieposłuszeństwo Jezusowi. Że, 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 że jakiś człowiek, że wydarzenia, że inne rzeczy, to jest tylko po prostu y, y, wprowadzanie kogoś w swoją pułapkę. Pół, posłuszeństwo jest Bogu milsze niż ofiara. Także myślę, że, że pamiętajmy o tym. Nie ma wytłumaczenia. Jeśli jesteśmy nieposłuszni Słowu Bożemu, po prostu to jest nieposłuszeństwo i to jest tak jak bałwochwalstwo, to jest karalne. Mamy być posłuszni. Nie mamy się zwalczać. Mamy sobie pomóc nawzajem słuchać tego Pana Jezusa i wspierać się nawzajem w tym, Pomyśl o tym, napominać się mamy codziennie. Jak mamy się napominać, skoro będziemy się napominać w ten sposób? Ja cię napomnę, a ty mnie zaraz też? Bez słuchania napomnienia, tylko walka, wojna, pokazanie wcale nie jesteś lepszy, czy lepsza, czy inne rzeczy. Mamy sobie pomagać się wspierać. Duchowo jest olbrzymia presja. Wielu ludzi zasypia, duchowo zasypiają ludzie, tracą świadomość wojny, która się dzisiaj toczy. I to jest niebezpieczny stan, bardzo niebezpieczny stan, bo to jest stan już prawie śmierci. Jezus mówi, mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest stan już śmierci prawie. Paweł pisze o tym w liście do Efezjan. Powstań, a ci Chrystus, pisze tam. Powstań. Bądź ożywiony tym, że toczy się walka o twoją wieczność. Bądź ożywiony tym, że może masz kogoś, o kogo się opiekujesz dzisiaj, a opiekujesz się zbyt swobodnie, zbyt swawolnie. Nie zdając sobie sprawy, że wszelka władza od Boga pochodzi i każdy, kto każdy, ma jakąkolwiek władzę, będzie musiał odpowiedzieć za tą władzę przed Bogiem. Jak ją wypełniał? Czy wypełniała? Chwała Bogu za te listy, wiecie, one są jak zimny, zimna kąpiel, odrzeźwiająca i pozwalająca człowiekowi obudzić się ze snu. I zobaczyć, że to jest naprawdę bardzo ważne. Chwała Bogu, że Jezus dał to nam, że dostaliśmy to. I później w tej księdze objawienia możemy zobaczyć: Kościele mój, mówi Jezus. Oto to objawienie, które dostałem tam w niebie, bo tam jest opisane, jak Jezus dostaje to objawienie. Oto to objawienie, które dostałem od Boga. Oto przekazuję Wam. To będzie, i to będzie, i to będzie, i to będzie, i takie wydarzenia będą, i takie wydarzenia będą. Mój kościele, ale ja Was przez to przeprowadzę, jeśli Wy będziecie do mnie należeć. W każdym pokoleniu, z całego serca, z całej myśli i duszy. Chcąc żyć każdym słowem, które z ust Pana pochodzi, wygracie i będziecie tam, gdzie jest wieczna radość. To znajdziecie w tym objawieniu to niezliczone rzesze tych, którzy co? Przeszli przez ucisk, przeszli przez doświadczenia, a teraz są tam w białych szatach. Chwaląc Boga, to jest miejsce naszego przeznaczenia. Jeśli wytrwamy w Panu, to jest miejsce, do którego wejdziemy. Pamiętajmy o tym. Chwała Bogu za Jezusa, za Słowo Boże. Amen.